to jest wykastrowanie Lotosu. On przestaje istnieć w dotychczasowej postaci. Chciałbym się ustosunkować do tych kłamstw. Przepraszam, no proszę państwa, tego się nie da słuchać. Na państwa miejscu bym się nie wypowiadał, jeżeli chodzi o ekonomię Orlen i Lotos, bo tak państwo zarządzaliście tym Lotosem w 2014 roku, że Skarb Państwa musiał go dokapitalizować. Teraz, proszę państwa, Lotos ani Orlen w czasie pandemii nie wystąpił do państwa o żadną pomoc. To są również wasze podatki, proszę państwa, w państwie. Nie wystąpiliśmy do państwa o pomoc. W 2014 był Lotos dokapitalizowany. Tak państwoście zarządzali aktywami. Mówicie, że to jest kastrowanie. Robiliście kastrowanie, ale na polskiej gospodarce i polskim budżecie. Państwa mentor w 2011 roku na konferencji prasowej, panie pośle, nie były to rozmowy kuluarowe, konferencja prasowa premiera Rzeczpospolitej, użył stwierdzenia, że Lotos może być nawet Rosjanom sprzedany. Nie widziałem waszych konferencji i protestów politycznych w tym zakresie. Lotos staje się częścią wielkiego czempiona europejskiego. Lotos nad tym zyskuje. I tak robiono fuzji w Hiszpanii, Francji, w Niemczech. I tak takie fuzje, proszę państwa, realizowano.